pogoda będzie wręcz idealna. Kompletnie. Dorzucimy jeszcze tutaj w to miejsce. Jak się nic nie wydarzy, to zmieniamy miejscówkę. No, siedzi. No ale one są w tym miejscu schowane. Wszystkie sobie żerują tam przy czymś. Ciekawe, co tam za ściek wypływa. Wracaj do wody, wracaj do swoich. Jakiś ładniejszy albo mocniejszy. Mocniejszy, nie ładniejszy. Czyli jeszcze się dzisiaj nie widzieliśmy. Nie jesteś zmęczony. Oddaj gumkę i wracaj do wody. Coś siedzi. Mam wrażenie, że już dzisiaj mieliśmy spotkania. Najeżył się skubaniec.
biorą dzisiaj jak porąbane. Co rzut, to coś jest. Muszę się trochę odwrócić do trzcin. To samo miejsce jak ostatnio. Stocznia Wulkan, z drugiej strony trzcina. No, miejscówka jest zacna. No, liczę na konkretnego garbusa. O kurczę, ładnie się zerwał. Pewnie nie był duży. Ale tam w trzcinach, tam się dzieje. Oj, 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 oj. Liścisto. O, popatrz, jak ładnie się rzucił za liściem. Siedzi, już siedzi. O, jakiś ładniejszy. Ładnie pracuje. No, duży garbusek. Ładny, ładny. Mierzymy 20 do wody. Co rzut, uderzenie. Co rzut, uderzenie. A już następny pracuje, czuję. Podjada. O, mamy go. Kolejny. Mierzymy 20 do wody. I rzucamy w trzcinę. O, już pracuje, już pracuje, już czuję, że robi uderzenia. Ach, zerwany. To jest fajne miejsce, nie wieje, bo wszędzie indziej jest po prostu fala. O, no już myślałem, że siedzi. Trochę odra się może uspokoi. Przestaje wiać. O, permanentna gumka już się troszeczkę wypracowała. Pokażę. Na piąteczce. Obciążenie piątka.
siedział, kurczę. Trawisto. Zielska jest pełno. Siedział przez moment, ale jakiś, no atakuje co chwilę, bo czuję, że uderza mi w główkę. O, siedzi, ładny. Pięknie, wskoczył mi do pontonu. Uspokój się, adaruję ci życie. Mierzymy. 21. Pięknie. I rzucić kolejny. Pełno takich pistoletów tutaj. Tyle, że się człowiek nie nudzi. Ach, siedział. Pięknie. Pięknie zerwany. Ale praktycznie dzisiaj na wszystko biorą. Nie ma znaczenia. Czy różowa, czy czerwona, czy biała gumka. Byleby coś na główce było. No. Nie wiem, czy widać szczyt wędki. Ale widać, jak ładnie uderzają. No. Dałem mu szansę, ale... No, będzie niezła fala. Podjęcia. Już nas troszeczkę znosi do brzegu. Trzeba będzie się tutaj delikatnie ewakuować. Da, mamy zaczep. Nie, jest! To nie zaczep. Skubaniec. No i to ten to już w ogóle przesadnie przeźroczysty. Biedaczek. No i jeszcze mi wziął gumkę, połknął. To niewdzięczne to stworzenie. Także nie wypuszczę go z tą gumką. Poczekam, chwilę się uspokoi. Założymy sobie drugą. Cofać.
Połknął mi gumę. Skubaniec. Takie wygłodniałe dzisiaj. No, siedzi, kolejny. Ładnie pracuje. Może się go uda wyjąć. Ach. Nie, no ładny. Super. Trzydzieści parę centymetrów. No nie stracę kolejnej gumy, no nie. Jednak siedzą tutaj dość spore okoniki. A wydawałoby się, że same pistolety. Siedzi kolejny pistolet. Najbardziej wygłodniałe okonie, jakie widziałem do tej pory. Wszystko kurde na plastik dzisiaj bierze. Trzeba się spodziewać za chwileczkę dużej fali. Panie, no rzut. Proszę Państwa, i znowu uderzenie. Się fala, trzeba odpalić motor i przetrzymać ją. Jest fala, buja. Tak się dzieje,
teraz jest git. No siedzi kolejny. Albo liść. Dość mocno mi to od razu uderzyło. W sensie zaczepiło. Ale bez oznak, specjalnych oznak życia. No to łupiemy. Rzucik. Już, o, już ładnie, już siedzi kolejny. Pewnie pistolet. A, mocny. Mocny drań. Mierzymy 18. Pa, pa. Teoretycznie już chyba kończymy na dzisiaj. No powiem, udany połów. 4 takie okonie w granicach 28 cm. To już ostatnie rzuty, ale komary są tak natarczywe, że już mi się drot na komary kończy i może być problem. A żeby to uniknąć, to najlepiej wrócić do slipu. Miejsca docelowego. Tu się generalnie od pół godziny nic nie dzieje. W momencie, kiedy słońce zaszło, ten spinning już jest taki mało aktywny. Że z Orlego Przysmyku pozdrawiam i do zobaczenia w następnych połowach.